Witam serdecznie, Szymon Kołyszy, strona na Facebooku Koncertomania. Ja się z Kajokolice, Dniewicza 2024, dzień drugi. Jedziemy na scenie Pan Bałkanica, nie zespół piersi, ale Pan Bałkanica, lider zespołu pieśni rozbawia Jedliczan z okazji święta Jedlicza 2024. Oprócz, proszę Państwa, koncertów muzycznych, stoiska gastronomiczne, jak i handlowe wspomniane, kochany plac zabaw dla najmłodszych, no i tutaj symulator zakowania, proszę Państwa, kto ma ochotę, może się przejechać, tutaj Pan tłumaczy co i jak, pasy bezpieczeństwa, mocno się trzymać kierownicy i to się kręci tak jak diabelski młyn, sam na tym jeździłem rok temu w Jaśle. Teraz w Jedliczu przypomina oprócz koncertu Pana Bałkanicy z zespołu piersi. Nie zabraknie również koncertu zespołu Pudelsi, Eter i Gwiazdy Wieczoru, Chłopcy z Placu Broni. Oprócz dni Jedlicza jest wakacyjny wieczór muzyczny w Szerzynach. Z przykrością informuję, że niestety nie dam rady być w Szerzynach ze względu na odległość kilometrów. Także zostałem w Jedliczu. Szerzyny do zobaczenia w sierpniu. Miejmy nadzieję. Także dni Jedlicza, dzień drugi trwa na całego w Jedliczu. Pogoda deszczowa, ale ludzi przybywa. Wczoraj Małgorzata Ostrowska, dzisiaj Pan Bałkanica, Pudelsi i Chłopcy z Placu Broni. Także lecimy dalej. Las. Czy to jadła? Co ci przypomina? Co ci przypomina widok znajomy ten? Jest. Cześć kochani, cześć, pozdrawiam wszystkich widzów strony facebookowej Koncertomania Sielska Okolice. Pamiętajcie, to jest najlepsza strona z koncertami w tej szerokości geograficznej. Słuchajcie, dobrej muzyki, a najlepiej polskiej. Pozdrawiam! Do zobaczenia! Szanowni Państwo, jestem na strefie zabaw dla najmłodszych. Pokażę Państwu ciekawą rzecz. Na scenie zespół Eter. Wcześniej był Pan Bałkanica, zespół piersi, teraz zespół Eter, a po zespole Eter będą Pudelsi. Ciekawostka, co się znajduje w tym samochodzie. Proszę Państwa, w tym samochodzie znajduje się Roller Coaster 3D. Czyli to jest tak zwany symulator. Siada się i się jeździ. Na pewno pamiętacie film Jaś Masola. Nadciąga totalny kataklizm. No i jeździł z tam Davidem w tym rollercoasterze i troszeczkę narozrabiał. Na pewno pamiętacie. Online. Tak samo coś podobnego jest tutaj, ale pewien nie jestem. Dlatego warto się wybrać tego. Także zostaje dzisiaj do końca dni Jedlicza. Miałem jechać, tak jak mówiłem, do Szerzyn. Ale ze względu na kilometry bym nie wyrobił. A szkoda, dopiero w Żurowej 31 sierpnia. Dopiero Szerzyny. Do zobaczenia. Tak to jest, jak się fajne imprezy nałożą tego samego dnia, że nieraz trzeba jednego dnia zrezygnować. To jest właśnie to. Wydarzeń jest bardzo dużo. Także zespół Eter na scenie. No i później Pudelsi i Gwiazda Wieczoru, Chłopcy z Placu Broni. Także let's go.
późno, za późno już. Hej, z tym panem, z tym słów tak późno, za późno już. Kruszyńcy słów, za późno, za późno już. Na Facebooku Koce Toma Jasińska, okolica zespołu Podelsi. Pozdrowienia. Podelsi pozdrawiam wszystkich, którzy mają pozdrowić. Wszystkich tych, których mamy pozdrowić. Musi nadrabiać zaległości. Ciągle u koleżanki. Nie ma czasu na randki. Zdaję egzamin dojrzałości. Pokaż mi się. Licza 2024 roku przechodzą do historii. Był zespół Budesi, była Bałkanica, zespół Piersi. Teraz za moment na scenie chłopcy z placu Broni. No i Jedlicze, do zobaczenia znów za rok na kolejnym święcie Dni Jedlicza w sezonie 2025 w Jedliczu. Wkrótce fotorelacja z drugiego dnia Dni Jedlicza 2024 roku w Jedliczu. Teraz na scenie chłopcy z placu Broni. Tak na szybciutko sam nagrywam przed Państwem. Chłopcy z placu Broni, do zobaczenia Jedlicze znów za rok i kolejne wydarzenia. Cześć. Yeah.
cię do moich dni, gdzie tylko chcesz. Życie zrobił wszystko, co...